Rozdział 15. Pierwszy list do Koryntian. Komentarz. 15 rozdział otwiera trzecią część listu, pierwszego listu do Koryntian. W pierwszej części, rozdziały od 1 do 10, przedstawiony był krzyż Chrystusa, wykluczający całkowicie mądrość tego świata, pobłażanie ciał i oddawanie czci demonom. W drugiej części, czyli rozdziały 11 do 14, pokazano Boży sposób na utrzymanie porządku w zgromadzeniu Bożym, mianowicie przez swobodne i niezakłócone działania Ducha Świętego. Kolejny, trzeci fragment przedstawia zmartwychwstanie Chrystusa, Jego triumf nad śmiercią i grobem, który utorował drogę do doskonałości. Wtedy to Bóg będzie wszystkim we wszystkim. W zgromadzeniu w Koryncie tolerowano nie tylko moralne niedbalstwo i nieporządek w trakcie zebrań, lecz również błędy doktrynalne o zasadniczym, decydującym charakterze. Niektórzy spośród Koryntian twierdzili, że nie ma zmartwychwstania umarłych, co widzimy w 15 rozdziale, w 12 wersecie. To mylne przekonanie było niewątpliwie rezultatem ich niskiego stanu moralnego. Postęp zła, jaki możemy zobaczyć w tym zgromadzeniu, jest bardzo poważny. Po pierwsze, w zborze w Koryncie miały miejsce niemoralne praktyki. Po drugie, nieporządek podczas zgromadzeń. A po trzecie, głoszona była błędna nauka. Jedno zło prowadzi do kolejnego. Niedbalstwo moralne otwiera drzwi dla grzechów ciała i w ten sposób zaprzecza dokonanemu na krzyżu dziełu Chrystusa. Chaos w zgromadzeniu prowadzi do klerykalizmu i wprowadzania ludzkiego porządku, który ignoruje obecność Ducha Świętego i jednocześnie redukuje możliwości jego działania. Natomiast błędy doktrynalne otwierają drogę dla wroga, który podkopuje fundamentalne prawdy i podstawy naszej wiary oraz atakuje osobę Chrystusa. Należy zwrócić uwagę, że nie jest tu powiedziane, że ci, którzy rozpowszechniali mylne przekonanie, przeczyli również nieśmiertelności duszy, ale że atakowali prawdę o zmartwychwstaniu ciała. Zmartwychwstanie oznacza, że coś umarłego jest w stanie ożyć. Dlatego też musi być ono powiązane z ciałem, ponieważ to ciało umiera, a nie dusza. Stąd też czytamy o wielu ciałach świętych, którzy zasnęli. Mateusza 27 rozdział, 52 werset. Ponadto możliwe, że ci, którzy reprezentowali to mylne przekonanie, wcale nie mieli zamiaru kompromitować Ewangelii lub przeczyć zmartwychwstaniu Chrystusa. Niemniej właśnie taki był straszny rezultat zajmowanego przez nich stanowiska i kryjący się za tym zamiar szatana. Aby rozprawić się z tą pułapką diabła, apostoł pokazuje, jak owo mylne wyobrażenie zniekształca Ewangelię, którą przedstawia w wersetach od 1 do 11, rozdziału 15, pierwszego listu do Koryntian. I to nie tylko zniekształca Ewangelię, ale też atakuje osobę Chrystusa i tych, którzy w Chrystusa wierzą, co widać w wypowiedzi apostoła między 12 a 19 wersetem. Następnie apostoł Paweł przedstawia kilka niezaprzeczalnych błogosławieństw, które mają swoje źródło w zmartwychwstaniu Chrystusa, co widzimy w wersetach od 20 do 58. Wersety od 1 do 2, rozdziału 15 z pierwszego listu do Koryntian. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, stoicie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie, tak jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Ponieważ przeczenie zmartwychwstaniu podważa prawdę Ewangelii, apostoł na początku przypomina wierzącym tę właśnie Ewangelię, którą im zwiastował, którą przyjęli i która była źródłem ich zbawienia. Dodaje przy tym słowa, chyba że nadaremnie uwierzyliście,
Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to wierzyli widocznie wymyślonej opowieści, iluzji. Jednak we wtrąconej uwadze, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, apostoł pokazuje, że autentyzm ich wiary uwidacznia się poprzez wierność Słowu Bożemu, które zwiastował im w Ewangelii. Wersety 3 i 4. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według pism. W tych wersetach apostoł podaje przesłanie Ewangelii w trzech aspektach. Po pierwsze, Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. Wielkie dzieło zbawienia Chrystusa dla całego świata odbyło się zgodnie z zapowiedziami zawartymi w starotestamentowych pismach. Zakon, czyli Księgi Mojżeszowe, przepowiadał Jego dzieło w obrazach. Psalmy opisują Jego uczucia, a prorocy przedstawiają zapowiedzi dotyczące Jego przyszłości, powiązanej z Jego powtórnym przyjściem. Po drugie, Chrystus został pogrzebany. Był to dowód Jego śmierci. Pochowanie Jego ciała oznaczało, że wszelkie Jego relacje z ludźmi pozostającymi w ciele zostały zerwane. Po trzecie, Chrystus dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism. Jest to wiecznie aktualny dowód na to, że moc śmierci została złamana, diabeł pokonany, a Bóg uwielbiony. Apostoł starannie podkreśla, że sam otrzymał Ewangelię, którą zwiastował. Z innego listu wiemy, że stało się to przez objawienie Jezusa Chrystusa, co widzimy m.in. w liście do Galacjan, 1 rozdział, 12 werset. Dlatego odrzucenie Ewangelii oznacza podważenie objawienia Chrystusa Jezusa i autorytetu Pisma Świętego. Wersety 5-10. I że ukazał się Kefasowi, potem 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje. Niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a na końcu po wszystkich ukazał się i mnie, jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem zgromadzenie Boże, ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Zanim apostoł przedstawi Ewangelię, którą zwiastował i w której zmartwychwstanie zajmuje decydujące miejsce, potwierdza prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa przez odwołanie się do naocznych świadków, którym Chrystus ukazał się po tym fakcie. Jak wiemy, byli także inni świadkowie, jak na przykład Maria Magdalena lub owi dwaj uczniowie idący do Emaus, na przykład Ewangelia Jana 20 rozdział, Łukasz 24. Jednak tutaj przy wyborze świadków apostoł kieruje się ich szczególnym znaczeniem ze względu na wykonywaną przez nich służbę bądź niecodzienną liczbę. Najpierw zmartwychwstały Chrystus ukazał się Kefasowi, czyli Piotrowi, apostołowi, który jako pierwszy zwiastował Ewangelię Żydom. Potem zaś stał się narzędziem w rękach Pana do otworzenia narodom, czyli poganom, drzwi łaski. Następnie ukazał się 12, którzy towarzyszyli mu na ziemi. Po trzecie widziany był po zmartwychwstaniu przez więcej niż 500 braci naraz. Później ukazał się Jakubowi, bratu, który zajmował kluczowe stanowisko wśród wierzących Żydów w Jerozolimie. Podczas wniebowstąpienia, 40 dni po zmartwychwstaniu, był widziany przez wszystkich apostołów. Na koniec już w pełnej chwale ukazał się apostołowi Pawłowi,
który był prześladowcą Chrystusa i jego ludu, a jednak został powołany, by zanieść poganom Ewangelię. Apostoł chętnie przyznaje, że jedynie przez łaskę Bożą zalicza się do świadków zmartwychwstania Chrystusa. I nawet jeśli pracował więcej niż wszyscy inni, to również i to zawdzięczał wyłącznie łasce Bożej. Werset 11. Czy więc ja, czy oni, to samo opowiadamy i tak uwierzyliście. Widzimy zatem, że Ewangelia, której Koryntianie uwierzyli i którą przyjęli, bazuje na zmartwychwstaniu Chrystusa, niezależnie od tego, czy była zwiastowana przez Pawła, czy raczej przez liczną rzeszę świadków, którzy także widzieli zmartwychwstałego Chrystusa. Wersety 12-19. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został zmartwychwzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został zmartwychwzbudzony, a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Skoro w obliczu tych dowodów na zmartwychwstanie Chrystusa niemożliwe było zaprzeczenie tego faktu, jak doszło do tego, że niektórzy posunęli się tak daleko, by twierdzić, że zmartwychwstania nie ma? Ponieważ nie brakowało takich sceptyków, apostoł przedstawia rezultaty wynikające z tego błędnego i zgubnego przekonania. Niezależnie od tego, jak wyobrażali sobie te sprawy twórcy owej idei, to była ona wymierzona przede wszystkim w osobę Chrystusa. Dlaczego? Po pierwsze, jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. Po drugie, jeśli Chrystus nie został wzbudzony, to i zwiastowanie tego jest daremne, i nie jest niczym więcej niż zmyśloną baśnią. Po trzecie, jeśli zmartwychwstanie jest daremne, zwiastowanie jest daremne, to próżna jest również wiara słuchaczy oparta na czymś, co jest fałszywe i nieprawdziwe, nierealne. Po czwarte, jeśli zwiastujący, którzy wyznawali, że są posłani przez Boga, głoszą bajki, to stają się automatycznie fałszywymi świadkami Bożymi. Po piąte, ci, którzy położyli swą ufność i wiarę w czymś, co jest zupełnie daremne i pozbawione treści, tkwią nadal w grzechach. Po szóste, jeśli trwali w grzechach i w nich zasnęli, umarli, to musieli zostać potępieni. Po siódme, jeśli zmartwychwstanie jest niczym więcej jak zwykłym urojeniem, to żyjący, którzy się do niego przyznają, są ze wszystkich ludzi godni największego pożałowania. Jest tak dlatego, ponieważ przez wiarę zmartwychwstanie zrezygnowali ze świata doczesnego, nie posiadając żadnej nadziei na przyszłość. Prezentując ten łańcuch logicznych wniosków, apostoł pokazuje, że takie zgubne i mylne przekonanie obraża Chrystusa. Stawia zwiastowanie zmartwychwstania na równi ze zwykłą bajką, czyni wiarę słuchaczy nieużyteczną i oskarża głoszących o bycie fałszywymi świadkami. Postrzega tych, którzy zasnęli, jako straconych i stawia obecnie żyjących, wierzących w pozycji pożałowania godnych nędzarzy. Werset 20. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli.
przedstawiwszy konsekwencje płynące z nauki poddającej wątpliwość zmartwychwstanie, apostoł konfrontuje je z błogosławionymi rezultatami, które wynikają z cudownego faktu, że jednak Chrystus został wzbudzony z martwych. Chrystus jako wzbudzony z martwych jest pierwowzorem losu tych, którzy zasnęli. To prawda, że Jego zmartwychwstanie jest poręczeniem tego, że kiedyś wszyscy będą ożywieni, sprawiedliwi, aby odziedziczyć wieczne błogosławieństwa, a niesprawiedliwi, aby pójść na sąd. Porównaj Dzieje Apostolskie 17:31. Niemniej tutaj Jego zmartwychwstanie przedstawione jest jako gwarancja wskrzeszenia tych, którzy zmarli, jako należący do Niego. Zmartwychwstanie ich odbędzie się na podobieństwo Jego własnego zmartwychwstania. Będzie miało charakter powstania spośród umarłych. W przypadku bezbożnych, to znaczy tych, którzy umierają w swych grzechach bez pojednania z Bogiem, nie może być mowa o wskrzeszeniu spośród umarłych. Pojęcie wskrzeszenia zmartwych zawiera w sobie tę myśl, że jedni zostaną wyrwani ze stanu śmierci, podczas gdy inni w nim pozostaną. I dlatego dotyczy jedynie sprawiedliwych. Wierzący przy przyjściu Chrystusa zostaną wzbudzeni spośród umarłych. Uczy o tym 1 Tesaloniczan 4 rozdział. Podczas gdy niewierzący nadal pozostaną w swoich grobach. Zmartwychwstanie niewierzących nie będzie powstaniem do życia, ale jedynie unicestwieniem naturalnej śmierci. Wszyscy, którzy będą znajdowali się jeszcze w grobach, będą musieli bezsprzecznie z nich powstać, po to, aby zostać osądzeni, jak pokazuje nam objawienie 20 rozdział od 5 do 6 wersetu i od 11 do 15 wersetu. Wiersze 21 do 23. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. W następnych wersetach apostoł przekonuje, że tak jak przez człowieka przyszła śmierć, tak też człowiek przyniesie zmartwychwstanie. Istnieją dwa rody ludzkie, wywodzące się od Adama i od Chrystusa. Wszyscy związani z Adamem umrą, podczas gdy wszyscy związani z Chrystusem zostaną ożywieni. Trafnie wskazywano na to, że użyty w powiązaniu z Adamem wyraz wszyscy obejmuje cały rodzaj ludzki, podczas gdy owo określenie przypisane Chrystusowi odnosi się wyłącznie do Jego rodziny, to znaczy do wierzących. 23 werset, mówiący o porządku zmartwychwstania, odnosi się jedynie do Chrystusa i tych, którzy są Jego własnością. Chrystus został wzbudzony jako pierwszy. W Jego ślad pójdą ci, którzy zostaną obudzeni z martwych do życia. Zmartwychwstanie tych, którzy są Jego własnością, odbędzie się, jak widzimy, w czasie Jego przyjścia. I na pewno będzie obejmowało też wszystkich wierzących Starego Testamentu, jako że również i oni są Chrystusowi. Niemniej z całą pewnością tutaj w liście do zboru w Koryncie apostoł ma szczególnie na uwadze zgromadzenie, czyli wierzących Nowego Testamentu. Wersety 24-28. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje, a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy Jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał, a gdy mu wszystko zostanie poddane,
Wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Nie wspominając o wskrzeszeniu bezbożnych, apostoł analizuje fakty. Od zmartwychwstania tych, którzy są własnością Chrystusa, do końca Jego ziemskiego królestwa. Koniec ten nastanie, gdy wszelka zwierzchność oraz władza i moc na ziemi zostaną usunięte. Każdy wróg pokonany, zaś sama śmierć doszczętnie zniszczona i unicestwiona. Chociaż nie jest to tutaj wyraźnie wyartykułowane, to rzeczywiście wydarzenia te odnoszą się do zmartwychwstania umarłych i sądu nad nimi. Wielkim celem Królestwa Chrystusa będzie poddanie całego wszechświata Bogu, tak jak całe stworzenie zostało poddane grzechowi, śmierci i mocy szatana przez jednego człowieka, Adama. Tak też jeden człowiek, Chrystus, rozprawi się osobiście z każdym wrogiem i podda wszystko swojemu Ojcu. Koniec nie jest tutaj po prostu kresem obecnej epoki, jak w przypadku Ewangelii Mateusza 13 rozdział 39 do 40 wersetu. Tam koniec świata czy wieku oznacza zakończenie obecnego czasu przez nadejście Królestwa Chrystusa. Tutaj koniec oznacza definitywne zakończenie Królestwa Chrystusowego i początek stanu wiecznego, nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. Ostatnia część wiersza 24 oraz wiersze 25-26 opisują charakter panowania Chrystusa, którego ostatnim aktem będzie ostateczne zniszczenie mocy śmierci. Gdy Chrystus zakończy sąd nad wszelkim rodzajem zła, przekaże Królestwo Bogu i Ojcu, omawiany fragment ukazuje Syna takim, jakim się stał w celu wykonywania woli Bożej, odnoszącej się do poddania całego stworzenia pod Jego autorytet, aby mógł osiągnąć ów wzniosły cel. Bóg wyposażył swego Syna jako człowieka we wszechstronną moc, gdy dzięki swojemu potężnemu królestwu i mocy przywiedzie już wszystko w poddaństwo wobec Boga i Ojca, pozostanie pokornym człowiekiem, takim jakim też był na ziemi, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Syn nigdy nie przestanie być Bogiem i stanowić jedno z Ojcem. Takim był również na ziemi. Jeden z komentatorów, John Nelson Darby, ujął to tak. Chrystus zajmie swoje miejsce jako człowiek, głowa całej rodziny zbawionych, będąc w tym samym czasie Bogiem błogosławionym na wieki i jedno z Ojcem. Tu nie jest wcale powiedziane, że to Ojciec będzie wszystkim we wszystkim, lecz Bóg. Zatem Ojciec, Syn i Duch Święty. Jak błogosławiony będzie świat, gdy w nowych niebiosach i na nowej ziemi Bóg będzie dla wszystkich wszystkim i będzie posiadał swoje doskonałe moralne odzwierciedlenie we wszystkich ludziach. Czyż nie właśnie taki jest sens tych słów, tak prostych w brzmieniu, a jednak tak głębokich i wymownych w swym prawdziwym znaczeniu? Wersety 29-32. Cóż tedy uczynią ci, którzy się dają chrzcić za umarłych, jeżeli umarli w ogóle nie bywają zbudzeni? To po cóż się dają chrzcić za nich? Po cóż i my każdej godziny narażamy się na niebezpieczeństwo? Tak ja codziennie umieram, bracia. Jak jest prawdą, że wy jesteście chlubą naszą, którą mam w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jeśli ja na sposób ludzki walczyłem z dzikimi zwierzętami w Efezie, jaki z tego dla mnie pożytek, jeśli umarli nie bywają zbudzeni?
jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. W wierszach od 20 do 28 apostoł przedstawia wzniosły fakt zmartwychwstania Chrystusa i opisuje jego dalekosiężne skutki. Rezultaty te przedstawia w kilku relacjach. W związku z samym Chrystusem, z Jego Królestwem, z nastaniem końca czasu i, wybiegając jeszcze dalej w przyszłość, w powiązaniu z nowym niebem i nową ziemią, kiedy to Bóg będzie wszystkim we wszystkim. Po ukazaniu dalekosiężnych skutków zmartwychwstania nawiązuje do myśli przewodniej ze swojej argumentacji z 18 i 19 wersetu. W tych fragmentach objaśnia, że jeżeli nie ma zmartwychwstania, to ci, którzy zasnęli, są zgubieni. Zaś ówcześnie żyjący wierzący są nędzarzami najbardziej pożałowania godnymi ze wszystkich ludzi. Odnośnie tych dwóch grup zadaje kolejne pytania. Najpierw przygląda się tym, którzy zasnęli i w takim stanie rzeczy, to znaczy jeśli nie ma zmartwychwstania, musieliby zatem zginąć. Cóż wtedy uczynią ci, którzy się dają czcić za umarłych? Jeżeli umarli w ogóle nie bywają zbudzeni, to po cóż się dają czcić za nich? Chrzest jest obrazem śmierci i zakłada, że ochrzczony akceptuje miejsce, w jakim śmierć Chrystusa postawiła go w relacji wobec świata. My, żyjący, dając się ochrzcić, jednoczymy się obrazowo z Chrystusem i umarłymi świętymi w ich śmierci dla tego świata. Manifestujemy, że tak samo jak oni nie mamy już nic wspólnego z tym światem. My co prawda tylko duchowo, oni zaś również w sposób praktyczny. Czynienie tego byłoby całkowicie pozbawione sensu, jeśli zmarli mieliby nie zmartwychwstać. Znaczenie wiersza 29 nie jest łatwe do wychwycenia. Słowo za oznacza w tym kontekście w miejsce. Jest rzeczą oczywistą, że w zgromadzeniu mamy do czynienia z pewnym naturalnym ruchem. Jedni odchodzą, inni przychodzą. Świeżo nawróceni, dając się ochrzcić, zajmują poniekąd puste miejsca powstałe w zgromadzeniu po śmierci wierzących. W tym znaczeniu chrzczą się za nich, to jest przychodzą do chrześcijaństwa w ich miejsce. Zważywszy na fakt, że w tamtych czasach wielu chrześcijan nie umierało śmiercią naturalną, lecz wskutek prześladowań, możemy zrozumieć, że chrzest, czyli otwarte przyznanie się do Chrystusa i chrześcijańskiego wyznania, związany był z niebezpieczeństwem. Jeśli nie ma zmartwychwstania, to więc po co się na nie narażać? Kontynuując swoje przemyślenia odnośnie wierzących, którzy w obliczu braku zmartwychwstania byliby pozbawionymi wszystkiego nędznikami, apostoł pyta, po cóż i my każdej godziny narażamy się na niebezpieczeństwo? Jaką głupotą, jakim wręcz szaleństwem jest branie na siebie ryzyka śmierci, jeśli nie ma zmartwychwstania? W tym miejscu apostoł odwołuje się do własnego pełnego cierpień życia, które poświęcił dwóm wielkim celom – Chrystusowi oraz temu, aby wierzący mogli uczestniczyć w takiej radości z Chrystusa, jaką on sam posiadał. Żyjąc w ten sposób, Paweł nieustannie narażał się na nagłą śmierć. W pewnym sensie umierał codziennie. Opór, z którym spotkał się w Efezie, był tak zdecydowany, że apostoł zwątpił nawet w to, że ujdzie z życiem. Porównajmy 2 Koryntian, 1 rozdział od 8 wiersza, albo Dzieje Apostolskie, 19 rozdział od 23 wersetu do 40. Ludzie, z którymi miał do czynienia Paweł, zachowywali się niczym bestie, zatem mówiąc przenośnie, w Efezie walczył z ludzkimi zwierzętami. Lecz jaki sens był w znoszeniu wszystkich cierpień i niebezpieczeństw, nieustannym narażaniu własnego życia, jeżeli umarli nie zmartwychwstają? Jeśli tedy naprawdę zmartwychwstanie jest niczym więcej jak czczym urojeniem,
Czy nie postąpiłby rozsądniej, żyjąc i działając zgodnie z wyznawaną przez wielu zasadą: jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Wersety od 33 do 34. Nie błądźcie. Złe relacje lub utrzymywanie zgubnych kontaktów, złe kontakty psują dobre obyczaje. Opamiętajcie się nareszcie, albo dosłownie otrzeźwiejcie, obudźcie się ku sprawiedliwości i nie grzeszcie, albowiem niektórzy nie znają Boga. Dla zawstydzenia waszego to mówię. Czyli nie błądźcie, złe kontakty psują dobre obyczaje. Otrzeźwiejcie nareszcie i nie grzeszcie, albowiem niektórzy nie znają Boga. Dla zawstydzenia waszego to mówię. Apostoł z moralnego punktu widzenia rozpoznaje, że za fałszywymi naukami stoi zła praktyka. Błędne widzenie pewnych spraw może być rezultatem niewiedzy wynikającej z kontaktu z fałszywymi naukami. Jednakże, gdy dusza, która posiadała niegdyś światło odnośnie prawdy, przyjmuje błędne myślenie zaprzeczające fundamentalnym prawdom chrześcijaństwa, to jest to bezpośrednim rezultatem smutnego duchowego rozwoju. W takim przypadku sprawdza się zasada, że za złą nauką stoi poprzedzająca ją zła praktyka. To ona przygotowuje podłoże dla fałszywej doktryny. Co się zaś tyczy zaistniałej złej praktyki w wierze, znajduje ona zwykle swe źródło w kompromisach ze światem, które psują dobre obyczaje. Dlatego też apostoł apeluje do świętych, aby opamiętali się i nie grzeszyli. Co więcej, cielesna pobłażliwość i zawieranie związków ze światem dowodzą, jak słabo znali oni Boga i Jego istotę. Nieznajomość Boga, jaką przejawiali Koryntianie, była ku ich własnemu zawstydzeniu. Wersety od 35 do 41. Ale powie ktoś, jak bywają wzbudzeni umarli i w jakim ciele przychodzą? Niemądry, to co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze, a to co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, a może jakimś innym. Ale Bóg daje mu ciało, tak jakie chce, a każdemu z nasion właściwe jemu ciało. Nie każde ciało jest jednakowe, bo inne jest ciało ludzkie, a inne zwierząt, jeszcze inne ciało ptaków, a inne ryb. I są ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inny jest blask niebieskich, a inny ziemskich. Inny blask słońca, a inny blask księżyca, i inny blask gwiazd, bo gwiazda od gwiazdy różni się jasnością. Po ukazaniu praktycznego życia wierzącego, który pozwolił, aby było ono podporządkowane prawdzie o zmartwychwstaniu i odłączone od zepsutego świata, apostoł odnosi się do zarzutów racjonalnych niedowiarków, jak bywają zbudzeni umarli i w jakim ciele przychodzą. Każdy, kto stawia podobne pytanie, udowadnia tylko, jak niemądry jest, chcąc mierzyć wszechmogącego, wszechmądrego i wszechmocnego Boga ludzką miarą i odrzucić od razu wszystko, czego w swoim ograniczeniu nie potrafi wytłumaczyć. Apostoł gani taką postawę, przypominając osobie zadającej takie pytanie o podejmowanych przez nią działania. To, co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. A to, co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, a może jakimś innym. Tak, to prawda, że ty siejesz, przyznaje apostoł. Ale Bóg daje zasianemu ziarnu taką formę, jaką chce. Człowiek może zasiać nasienie w ziemi, ale nie może spowodować wzrostu.
a już z pewnością nie jest w stanie nadać mu formy według swych własnych upodobań. Przed zmartwychwstaniem musi nastąpić śmierć. Choć powoduje rozkład, nie oznacza wcale unicestwienia. Widzimy tutaj uderzające podobieństwo. Nasienie również obumiera, aby wydać roślinę. Ktoś powiedział, nie ma najmniejszej wątpliwości, że tu spoczywa istota życia. Lecz co z tego zrozumie sceptycznie nastawiony człowiek, który chce się sprzeciwiać? Jeżeli prawdy te są zakryte przed nim już nawet odnośnie ziarna, to czy będzie w stanie uchwycić je w odniesieniu do ciała i jego zmartwychwstania? Wiemy, że roślina pochodzi z nasienia, lecz nie znamy szczegółów owej cudownej przemiany. Stąd też apostoł nie odkrywa nam bezpośrednio, w jaki sposób ciało zostaje wzbudzone z martwych. Jednakże otwarcie gani głupotę tych, którzy przeczą zmartwychwstaniu ciała tylko dlatego, że nie potrafią pojąć, w jaki sposób miałoby się ono dokonać. W świecie botanicznym istnieją rzeczywiście przeróżne twory. Każde nasienie ma swoje własne ciało nadane mu przez Boga. W świecie istot żyjących są również ciała ludzi, zwierząt, ptaków i ryb. W świecie materii mamy do czynienia z ciałami niebieskimi i ciałami ziemskimi. A pomiędzy ciałami niebieskimi istnieją różnice, ponieważ Słońce, Księżyc i gwiazdy różnią się pomiędzy sobą co do ich zewnętrznej wspaniałości. Wersety 42, 43 i 44. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone. Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale. Sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. Sieje się jako ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe. Jeżeli w świecie przyrody oraz w świecie materialnym istnieją takie różnice, jeszcze większym zdziwieniem napawa fakt ogromnej różnicy pomiędzy naszymi obecnymi ciałami a ciałami, które będziemy mieli po zmartwychwstaniu. Apostoł przedstawia charakter zmartwychwstałego ciała i stanu po zmartwychwstaniu w przeciwieństwie do naszych ciał obecnych. Ciało zmartwychwstałe będzie duchowe, nieskażone, wspaniałe i pełne siły. Wierzący nigdy nie będą duchowymi istotami pozbawionymi ciał, lecz podczas zmartwychwstania otrzymają oni raczej duchowe ciała, nawet jeśli obecnie nasza zdolność pojmowania duchowego istnienia czy duchowego ciała jest ograniczona i niewielka. Z pewnością wszyscy przyznamy, że ciało, które dzisiaj posiadamy, jest odpowiednie i przystosowane do warunków obecnego życia na ziemi. Tak samo wiemy, że wierzący posiadają duchowe ciała, które będą nadawały się doskonale do warunków niebiańskich. Wersety 45-50. Tak też napisano. Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, albo dosłownie żywą duszą. Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi ziemski, drugi człowiek jest z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są niebiescy. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. W
celu udowodnienia tych wielkich prawd apostoł zwraca się do samego Pisma Świętego. Powiada, tak też napisano. Przytaczając fragment z pierwszej Księgi Mojżeszowej 2:7, przypomina, że pierwszy człowiek, Adam, stał się żywą istotą, duszą. Pierwszy Adam jest, jak wiemy, obrazem tego, który miał przyjść. Ostatniego Adama, Chrystusa. Ten jest głową zupełnie nowego rodu, który już nigdy więcej nie będzie zastąpiony przez jakikolwiek inny ród. Ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Zmartwychwstały Chrystus powiedział: weźmijcie Ducha Świętego, przekazując w ten sposób uczniom życie w duchu. Możemy to zobaczyć w Ewangelii Jana, 20 rozdział, 22 werset. To, co naturalne, przychodzi przed tym, co duchowe. Tak więc pierwszy człowiek uczyniony jest z prochu ziemi, a drugi jest z nieba. Co więcej, tak jak nosimy obraz ziemskiego człowieka, tak też jako wierzący będziemy nosili obraz człowieka niebiańskiego. Apostoł nie mówi tutaj o tym, że chrześcijanie już dzisiaj mają za zadanie przedstawiać charakter Chrystusa, będąc w ten sposób już teraz przemienieni na Jego obraz z chwały w chwałę. To mówi 2 Koryntian, 3 rozdział, 18 werset. Koncentruje się raczej na całkowitej zgodności wierzących z obrazem tego niebiańskiego, na doskonałym podobieństwie do Niego, które się staną rzeczywistością dopiero z chwilą otrzymania zmartwychwstałych ciał. Jawne jest, że nasze obecne kruche ciała, poddane rozkładowi i skażeniu, nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego i tego, co nieskażone. Wersety od 51 do 55. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przeoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przeoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przeoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo. Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo Twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło Twoje? Jeśli taki jest stan rzeczy, to rodzi się kolejne pytanie. Jak i kiedy otrzymamy owe duchowe, nieskażone ciała, skoro wielu wierzących wciąż żyje, a wielu jest również takich, którzy uprzednio zasnęli? Apostoł rozwiązuje tę kwestię poprzez objawienie tajemnicy. Tajemnica w Słowie Bożym występuje zawsze w charakterze jednej z dotychczas jeszcze nieznanych prawd Bożych, dotychczas nieobjawionych jeszcze przez Boga Jego ludowi. Tutaj dowiadujemy się, że nie wszyscy wierzący będą musieli przejść przez śmierć. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. Już wierzący Starego Testamentu, na przykład Job, posiadali wiedzę o mającym nastąpić zmartwychwstaniu świętych. Mówi o tym Księga Joba, 19 rozdział, od 25 do 27 wersetu. Ale nie mieli pojęcia o tym wzniosłym fakcie, że naturalne ciała żyjących świętych zostaną przy przyjściu Chrystusa przemienione w duchowe, bez konieczności przejścia przez śmierć. Jakiż to cudowny dowód na niewyobrażalną moc śmierci Chrystusowej, spełniającej wszystkie żądania Boga. Jak skuteczna musi być śmierć Chrystusa, skoro tak doskonale rozwiązała problem kary śmierci należnej wcześniej temu, który teraz stał się wierzącym, a że może on zostać przemieniony na obraz niebiańskiego człowieka samemu, nie musząc przechodzić przez śmierć. Ale nawet jeśli nie wszyscy będziemy musieli doświadczyć śmierci, to jednak wszyscy bez wyjątku święci
ci, którzy zasnęli i ci żyjący, zostaniemy przemienieni. Ten proces odbędzie się w jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi. I umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Wspominając o trąbie ostatecznej, apostoł prawdopodobnie nawiązuje do ostatniej czynności wykonywanej przez żołnierzy rzymskich podczas wymarszu do boju. W tamtym czasie obraz ten był dla wszystkich zrozumiały. Ciało, które teraz jeszcze jest podatne na skażenie i rozkład, w okamgnieniu stanie się nieskazitelne. Nasze śmiertelne ciało przemieni się w nieśmiertelne. W obliczu tak ogromnego triumfu nad mocą śmierci możemy powiedzieć razem z prorokiem Izajaszem: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Izajasza 25:8. Jak potężna musi być ta moc, która z każdego miejsca na ziemi, gdy przez setki lat spoczywały prochy świętych, wzbudzi umarłych i razem z wszystkimi żyjącymi, wierzącymi, przemieni ich na obraz niebiańskiego. Wszystko to odbędzie się w jednej chwili, szybciej niż rozum potrafi to wyjaśnić lub oko jest w stanie dostrzec. Spoglądając na długą, smutną historię upadłego świata, widzimy, że śmierć rzuca swój cień na wszystko. Patrząc w przyszłość, na wzniosłe, oczekujące nas wydarzenia, wierzący potrafi powiedzieć: gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo Twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło Twoje? Słowa te były wypowiedziane przez proroka Ozeasza, gdy głosił obietnicę Pana: mamże ich wyzwolić z przemocy Szeolu, od śmierci ich wykupić? O śmierci, gdzież są Twoje plagi? O Szeolu, gdzież jest Twoja zaraza? Wersety od 56 do 57. A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Apostoł przypomina, że żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu zakon. Jednakże Bóg daje nam zwycięstwo przez Pana Jezusa Chrystusa. On jest tym, który poniósł ciężar grzechu, gdy na krzyżu był uczyniony grzechem. On jest również tym, który nas wykupił od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem. Mając świadomość wspaniałych błogosławieństw wypływających ze śmierci Chrystusa, apostoł ze szczerego serca uwielbia Boga. Werset 58. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Bądźmy tedy stali w zachowaniu prawdy, niewzruszeni wobec ataków wroga i zawsze gorliwi w dziele Pańskim. Z powodu ogromnego zwycięstwa, które Chrystus osiągnął przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, postępujmy tak również z powodu pełnych błogosławieństw, które osiągniemy w jednej chwili, wiedząc, że wszelkie trudy nie są daremne, ale będą miały wspaniałą, przerastającą nasze najśmielsze wyobrażenia, nagrodę ze strony Pana. Koniec komentarza do rozdziału 15 pierwszego listu do Koryntian.